no stare porty również tutaj. No i popatrzcie, jakie potężne zbiorniki, statki, tam jest hamar porcelany, czyli takie wybrzeża, gdzie wpływają, tam kopce i rurociągiem przesyłany jest ten gaz w postaci płynnej. Nie masz pary. A ty gdzie masz pary? No dawaj na koniec jak nie masz. Dawaj dołączamy, 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 dawaj! Nie wyrównać, że dołączamy. Dawaj! Łączcie, łączcie. Coś! Chodź! Ciągasz te brzuchy, ciągasz, ciągasz, ciągamy. Masz mi tu pękniesz. Zboczy! W imieniu komendanta twierdzy Świnoujście witam was serdecznie w naszym poczujada. Na samym początku jednak się jakoś trzeba przywitać, że i tam się lecili niektórzy. Dzień dobry, to się jeszcze okaże. Lecz witamy się po wojskowemu i na zwołanie. Czołem, kadeci, opowiadacie głośno i wyraźnie. Czołem, panie kapralu. Zrymeno? Każde pytanie odpowiadacie tak jest, więc jeszcze raz. Zrymeno? Tak jest. Na pewno? Tak jest. Słyszę? Tak jest. Jesteście barany? Nie. No, tak jest. Potem wy. Chodź. Chodź. Czołem, kaleć. Czołem, panie kapralu. Zboczni, tragedia. To jest gmina. Dyscyplina. Jeszcze raz. Co? Dyscyplina. A tu co się stało? Dobra. I tak mi zapamiętam. Chodź. Chodź. Brawo! Zwrot! Tamte brawo! Czekać, czekać! Coś! Za mną! Pec! Lewo! 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 Twierdza portowa znajdowała się 200 metrów przed naszym fortem, a niestety została wycadzona w powietrze w 1962 roku, w ten brzydki port przadunkowy daj postawić. A tak w ogóle wracając jeszcze do naszego fortu, w ogóle weszliście tutaj przez tą ścieżkę. Ścieżki oczywiście kiedyś nie było, tylko był most. Jaki? Zwodzony. Dobra. Ewa, i tylko poziome zdjęcia, dobra? Kto was tak obrał? Czerwonym na poligon. Dobra. Zobacz. Wszyscy. Dobra, słuchajcie, drodzy kadeci, znajdujemy się aktualnie przy prochowni wojennej. Jest to największy magazyn na prost czy liczy w całym dokorcie. Zaraz wejdziemy sobie do środka, ale pamiętajcie, zanim wejdziemy, musimy. Pani, pani! Jedziemy! Tempo, tempo! Jeden za drugim marsz! Czekam na was po drugiej stronie! Bomba impreza? Przecież to luksus. Dla ciebie. Ładny fuszerek się ustawiamy. Popraw tą czapkę! Naszej do przodu! No, wygląda jak żołnierz. Bardzo dobrze. I para, gdzie masz parę? Dawaj, no dawaj jeden za drugim. Dawaj, tu, dołącz. Dołącz, pokrywy równaj. Dołącz, popraw tą czapkę. Prawo do przodu, trzy kroki w przód. Chodź! Tragedia! Wrócę pierwszy rek, jeszcze raz mi tutaj dawaj! Pierwszy rek, kto jest z wami? Wejdźcie się skupcie, bo drugi szereg się nas patrzy i się z was śmieje, tak? Dajcie z siebie się skupić, ale tak słabe. Jest? Ale mi się chyba ja. Prawdopodobnie. Dobra. Patrzymy na siebie. Pierwszy rek na drugi, drugi na pierwszy. Patrzymy na siebie. Chodź, patrz! Jeszcze rek. W lewo, zwrot! To lewo, tu. Nie żyje, żyje nam! Jeszcze raz! Nie żyje, żyje nam! Nie żyje nam! A kto? Pan komendant! Nigdy nie zagadł. No i tutaj także magazyny żywnościowe, czyli mniam, do każdego żołnierza. Oprócz tego były także tutaj baraki. A co się robi w barakach? No, jak sam zwój się baraszkuje, czy się śpi i kasz. Będzie.
Warszawie. Idziecie na latarnię morską? Tak. To już nie pójdziecie. Słuchajcie, drodzy koniecznie, koniecznie. Ja was mam cześć, to jest pięknej pogody. Komendanta, sierżanta polowego na waszą i też na moją cześć. Chciałbym strzelić trzykrotne. Hik! Hurra! Hip! Hurra! Hip! Hurra! 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 Pas! Spocz! Po zajęciach rodzi się! Brawo, szkoje! Brawo! Podobał się? Po polsku. Dawna kompania była Stawia. Tutaj niedaleko. Ale daleko. Marta! Marta! Z piochu! Czekaj, Laurenc, ty teraz siadaj, dobra? Ah!
Wszyscy są? O mój miły, myśli beczku, bardzo ci rada. Ha, 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 bardzo ci rada. Ha, 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 bardzo ci rada. Dałabym ci chleba z marszu, gracia z koszyczka. Czaję się na napcie i łapa babci kapcie. A jak spał, a jak spał, a pokrzą minę miał. A jak spał, a jak spał, taką płynie z morza. Rozdziewa zioła mare, stokrotka rosła polna, a na nim szumiał gaj. Stokrotka rosła polna, a nad nią szumiał gaj. Zielony gaj, tym gaju tak ponuro, że Emily, Boże zabiera po kawałku grunt i to się nazywa abrazja, takie zabieranie, czyli to zabieranie gruntu przez morze, to jest abrazja. I ten kościół został teraz mocno zaniedbany. Zdjęcie, a później pójdziemy zobaczyć z drugiej strony, jak został zabezpieczony. Teraz to jest jak ruina, jest atrakcja turystyczna, żeby pokazać też można właśnie. Ale ruiny widoczne. Tak, i teraz zamiana. Okej, okay. Teraz inna dziewczyna. Nie, bo na stronę nie na dół takich samych. Tu zrobię zdjęcie. Gotowi? Raz, dwa, zartowałam. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Podeszli ludzie. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Pijane! Pijane mocno! Ej, dziękuję.